Dobry wieczór Państwu. Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Maria Anna Furman jest moją przyjaciółką od ponad 20 lat. Myślę, że tylko córka ją zna troszkę dłużej, o 2 dni. Mieszkałyśmy razem wiele lat w Krakowie i pozwolicie Państwo, że powiem 2 słowa o Maji. Bo Maria Anna Furman dla mnie jest Maja. Kobieta niezwykła, absolutnie wyjątkowa. To, że stworzyła tutaj z przepiękną grupą Wispę TV, to ja się absolutnie nie dziwię. Po pierwsze, napisała książkę Prawdy sukcesu Napoleona Hilla w spigułce. To dzisiaj jest w sprzedaży. Prawa sukcesu. Pisała wiersze, pisała teksty piosenek, napisała dla nas przepiękną piosenkę, zaśpiewały razem z córką, bo Maja jest utalentowana i umie śpiewać. I ja myślę, że w Wyspie TV też kiedyś zaśpiewa. Śpiewała w młodości i po prostu później jakoś tak właśnie po latach zaśpiewała pierwszy raz w Krakowie, właśnie gdzie mieszkałyśmy razem. Także przeczytam Ci, Maju, bo wręczę Ci taką przepiękną kartkę, którą ktoś stworzył dla Ciebie. Wszystko jest możliwe, niemożliwe wymaga po prostu więcej czasu. Życie jest piękne i Ty o tym wiesz. Masz śmiałe marzenia i wiesz, czego chcesz. Więc pozostaje życzyć Ci szczodrze, niech Cię nie... Niech Ci się wiedzie szczęśliwie i dobrze w Wyspa TV. Także życzymy Wyspa TV, absolutnie najlepsza telewizja na Wyspach Brytyjskich. Tego Wam życzymy, kochani. Maria i Wiesław Brytyjscy. Chciałabym jeszcze nadmienić, że pasja, a tutaj widzę, że wszyscy Państwo z pasją pracujecie, wykonujecie coś, dlatego, że to kochacie, a nie dlatego, żeby osiągać sukcesy. I szczerze, ja też z taką pasją pracuję. Podróże to moja pasja i napisałam książkę, która będzie dzisiaj nagrodą. Kto wygra, gratuluję już. Pasja rodzi sukces. Aż 5 zwycięzców dzisiaj nagrodziłam, ale oczywiście, kto jeszcze będzie chętny, to nie ma problemu, żeby Państwu przesłać. Okazuje się, że pasja rodzi sukces. Również mnie pasja doprowadziła do wielu sukcesów. Tak jak konferencjer powiedział, byłam już w 71 krajach na świecie i dalej mam w planach bardzo wiele. A tutaj w Liverpool już też jestem któryś raz kolejny na zaproszenie naszej kochanej Marii. Życzę Państwu wspaniałego wieczoru. Jeśli można, ja jeszcze 2 słowa. Mamy na tyle czasu. Dobrze, ja będę krótko, nie proszę się nie obawiać. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za nominację, za zaproszenie, za to, że możemy tu być. Przekazuję serdeczne i ogromne pozdrowienia z Krakowa. Z samego Krakowa. My mieszkamy w Krakowie pod samym Wawelem. Stamtąd przynosimy z czakram z tą energią. I bardzo chcielibyśmy, zresztą w ogóle stolica Kraków jest miastem królewskim stołecznym i stolica kultury. I dlaczego o tym mówię? Bo chcę się odnieść do tego, jak w Teatrze Stół, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, znacie, Krzysztof Jasiński zawsze mówił na spotkaniach, czy po kończąc spotkanie mówi: kochajmy teatr, kochajmy artystów, kochajmy telewizję, wracajcie szczęśliwie do domu. Kochajmy Wyspę TV. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa dla naszej kochanej Wyspy. Brawo. Ja dziękuję. Ja. 3 razy. Wow. Całą sprawę.